Renata Gierszewska, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Radni jednogłośnie zdecydowali o kolejnym dofinansowaniu remontu ulicy Bystrzyckiej w Świdnicy. Z budżetu miejskiego przekazanych zostanie dodatkowe 180 tysięcy złotych. Dodatkowo Rada podjęła uchwałę o przekazaniu 220 tysięcy złotych na wymianę oświetlenia na całej długości ulicy Bystrzyckiej, aby w przyszłości uniknąć niszczenia odremontowanej drogi. Rada Miejska w Świdnicy już wcześniej wyraziła zgodę, aby udzielić powiatowi świdnickiemu pomocy finansowej ze środków budżetu gminy miasta Świdnicy na 2014 rok w wysokości nie większej niż 1 milion złotych. Jednak z uwagi na trudną sytuację finansową powiatu okazało się, że nie jest on w stanie pokryć kolejnej wartości inwestycji i pojawiły się obawy o niebezpieczeństwie wycofania projektu. Wykonały nas dwa argumenty. Po pierwsze, byłoby szkoda, gdyby powiat musiał rezygnować z dofinansowania, które w ramach schetynówek uzyskał, bo taka okazja może się nie powtórzyć. W związku z tym tutaj przekonywaliśmy Radę, aby dodatkowe pieniądze, prawie 200 tysięcy do tej inwestycji dołożyć. Natomiast druga rzecz jest taka, że w czasie takiego roboczego spotkania udało nam się uzyskać porozumienie co do pewnych modyfikacji projektu, bo on budził pewne wątpliwości co do swojej jakości. Ale okazało się, że można tak bez zwiększenia kosztów postąpić, żeby jednak powstała tam ścieżka rowerowa, żeby poprawić przepustowość skrzyżowania Bystrzyckiej i ulicy Westerplatte. Radni wspomogli powiat, ale także zdecydowali o przekazaniu 220 tysięcy złotych na remont oświetlenia wzdłuż ulicy Bystrzyckiej. Bo trudno sobie wyobrazić, że będą nowe nawierzchnie, a my za jakiś czas to oświetlenie, które dzisiaj spełnia swoje zadania, chociaż jest kiepskiej jakości, na przykład będziemy za 2-3 lata próbowali do jakiegoś stanu lepszego doprowadzić, na przykład rozkopując chodniki czy jezdnie, które dzisiaj będą układane. Także dodatkowo 220 tysięcy miasto wyda na oświetlenie, łącznie 400 tysięcy więcej, ale właśnie jak powiedziałem, uznaliśmy, że mimo wszystko warto. W sumie do przebudowy ulicy Bystrzyckiej miasto dołoży 1 180 000 zł. Stanisław Kowalski ze Świdnicy zadziwia na każdym kroku. Nie dość, że urodził się w 1910 roku, to niedawno sprawdził się w biegu na 100 metrów, jego czas 34 sekundy. Wynik wyśmienity jak na 104-latka. Jakby tego było mało, leciwy Świdniczani w najbliższą sobotę na zawodach we Wrocławiu spróbuje pobić rekord świata w kategorii 100-latków. Na pierwszy rzut oka pan Stanisław to typowy dziadek, pozory jednak mylą. Mając 104 lata zadziwia świetną formą, trenując biegi na 100 metrów. Jego rekord, pobity w poniedziałek, wynosi 34 sekundy. Jak sam przyznaje, nigdy do sportu go nie ciągnęło, był zbyt zmęczony pracą na kolei. Nie ćwiczę, na cmentarze idę tylko tak, na cmentarza. Po cmentarzu tam jest cmentarz podróżny, tak sobie biegnę nieraz. Ile to mogę biegnąć jeszcze, nie? Tylko. Mimo leciwego wieku mężczyzna czuje się bardzo dobrze. Do lekarzy nie chodzi, za to robi wszystko, na co ma tylko ochotę. Nie martwić się i nie myśleć o tam, tylko że aby gdzieś. A 50 gramów w tygodniu raz można sobie popić. Dla zdrowotności. Dla zdrowotności 50, tak? Tak. W sobotę starszy pan wystartuje w biegu na 100 metrów na zawodach we Wrocławiu. Pobiegnie w gronie młodych sprinterów, ale spróbuje też pobić rekord świata 100-latków. Do tego wyczynu przygotowuje go świdnicki starosta Zygmunt Worsa. Nie ma ani jednego Europejczyka, który powyżej 100 lat przebiegł 100 metrów. I to będzie po prostu rekord Europy. Na świecie jest Japończyk, który przebiegł 100 metrów 28,5 sekundy. To jest niesamowity czas. Mogę powiedzieć, że wczoraj na takim delikatnym sprawdzianie i dzisiaj na tym malusieńkim treningu pan Stanisław przebiegł 100 metrów 35 sekund. Próbkę swojej formy pan Stanisław pokazał podczas dzisiejszego treningu. Trzymamy kciuki za dobry wynik leciwego świdniczanina na zawodach we Wrocławiu. Gmina Strzegom ogłasza nabór kandydatów do udziału w szkoleniu dla przewodników turystycznych obszaru LGD Szlakiem Granitu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 12 maja bieżącego roku w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Program szkolenia składać się będzie z zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakłada on wykłady w liczbie 225 godzin oraz wycieczki autokarowe, jak i piesze, w trakcie których uczestnicy będą sprawdzani z wiedzy nabytej na wcześniejszych zajęciach. Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.
Zapraszamy chętnych, których pasją jest turystyka, historia, geografia obszaru lokalnej grupy działania Szlakiem Granitu. Zamierzamy już z końcem maja rozpocząć zajęcia, które będą trwały przez pół roku. Takie jest założenie ministerialne. Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona. Chętnych już tak, z takich wersji nieoficjalnych jest bardzo wielu, natomiast miejsc mamy tylko 20. W związku z tym do 12 maja tego roku prosimy chętnych o to, aby do Wydziału Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Strzegomiu do 12 maja do godziny 15 składali swoje aplikacje. Szkolenie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Po języku polskim czas na egzamin z matematyki. 6 maja blisko 334 tysiące uczniów szkół średnich w całej Polsce przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki. Abiturienci mają 170 minut na rozwiązanie testu na poziomie podstawowym. Emocje sięgnęły zenitu. Egzaminy rozpoczęły się punktualnie. Stres przed wejściem na salę egzaminacyjną nie opuszczał maturzystów z 3. Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, które odwiedziliśmy z kamerą. Abiturienci zmierzyli się dziś z królową wszystkich nauk. W tym roku na egzaminie sprawdzającym wiedzę z matematyki maturzyści przetestowani zostali m.in. z umiejętności wykonywania obliczeń, rozwiązywania funkcji, równań, algorytmów, radzenia sobie z geometrią i wyrażeniami algebraicznymi. Pytania dotyczyły również wykresów, tabel i diagramów z danymi, które uczeń będzie musiał w sposób logiczny i czytelny zanalizować. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Ich prace są kodowane, a sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Świadectwa z wynikami zostaną przekazane tegorocznym maturzystom 27 czerwca. A teraz inne informacje z regionu. Tragiczne wiadomości napłynęły z Jaworzyny. Poszkodowany w czwartkowym pożarze mieszkania przy ulicy Wolności 62-latek zmarł w specjalistycznym szpitalu w Nowej Soli. Miał poparzone 70% powierzchni ciała. Kluczowa w gminie Ząbkowice Śląskie będzie miała zupełnie nową świetlicę, która ma powstać po wyburzeniu starej. Władze Ząbkowic ogłosiły przetarg, który jeszcze w maju wyłoni wykonawcę. 12 i 13 maja bieżącego roku mieszkanki Nowej Rudy będą miały okazję poddać się profilaktycznym badaniom mammograficznym w ramach prozdrowotnej kampanii Muszkieterowie dla Polek. Mamobus stanie pod sklepem Intermarché. Odbyły się uroczyste obchody 110. rocznicy zainicjowania tradycji piłkarskich w Siebodzicach, połączone z nadaniem imienia Ludwika Paluszaka stadionowi miejskiemu oraz promocją książki Piłkarskie dzieje Siebodzic. I tą informacją żegnam się z Państwem i do zobaczenia.